pobudek osobistych ten temat uważał za ważny i tak to było w tym wypadku. A drugie, gwarancja scenariuszowa. Taka gwarancja była. Przypomnę Państwu, że autorami scenariusza są Michał Komar i Maciej Dudkiewicz. Powstał on na podstawie książki wydanej przez wydawnictwo MK. Przez te wydawnictwo o tytule Syberiada Polska, autorstwa Zbigniewa Domino. I te dwa elementy, scenariusz plus moja wiedza, a wiedza ta wynikała z dość pokomplikowanych losów mojej rodziny od strony matki mojej matki. Część moich kuzynów spotkał ten los, ta gehenna, ta zsyłka na Syberię. Jak Państwo doskonale wiecie, to był temat tabu po 1945 roku do chwili istnienia Związku Radzieckiego, ale rodzinnie ja wiele o tym wiedziałem. Rzucajcie broń, przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Tym świskiem to można sobie tupę podetrzeć. A ty znasz, co od tej Polski больше нет? Każdy z was może wziąć tylko jeden przedmiot bagaża. My w Krasnojarsku, my byliśmy i na dokumentacji, która no, nie powiodła się, ponieważ nagle taka fala mrozów przyszła, że minus 40 stopni spowodowało, że elektronika stanęła, że przyrządy, że kamery, że ludzie zresztą też nie mogą pracować dłużej niż 6 do 8 minut. Potem muszą się kwadransami ogrzewać. Ale w marcu pojechaliśmy i przy temperaturach od minus 10 do minus 15 zrealizowaliśmy to, o co chodziło, autentyczną w kraju krasnojarskim. Kraj krasnojarski, drodzy Państwo, jest trzykrotnie większy niż Polska. Odległości niesamowite. Miasto jeszcze XIX-wieczne. Widzicie te zaułki, wszystko w drzewie. Kilka scen tam żeśmy zrobili, ale przede wszystkim w tajdze. Bo dla mnie największym wyzwaniem było pokazać bezkres i bezmiar. Jak to pokazać? To się najwięcej i najlepiej ogląda z samolotu, który leci nad Syberią. Godzina, dwie, trzy, cztery, obraz się nie zmienia. Tajga, ośnieżone szczyty drzew. W związku z tym z pomocą operatora Andrzeja Wolfa wymyśliliśmy konieczność użycia zdjęć z motolotni. Znaleźliśmy osobę, która zapaliła się do tego pomysłu. To jest Jarosław Balcerowski, wicemistrz świata w celności lądowania na motolotni. I on z tyłu, z przodu operator z kamerą i my mogliśmy latać nad tą bezkresną Syberią i te plany totalne, które żeście widzieli, właśnie tam były pokazywane i realizowane. I to jakby dla mnie było najważniejsze, żeby pokazać, gdzie uciekać, jak uciekać. To jest po horyzont 100, 200, 300 kilometrów do najbliższej cywilizacji, jak żyć, prawda? Książkę Syberiada Polska poznałem świeżo, jak się ukazała, w 2001 roku. A takie okoliczności sprawiły, że ją czytałem w szpitalu. Obok na łóżku przybywał pacjent wysokiej rangi, starszy wojskowy, który okazało się, że już przede mną znał tę książkę. Powiedział mi, że on był na Syberii i że to jest prawda, że tak było. Mówi, ja do najbliższego przystanku kolejowego miałem 800 kilometrów. Żeby dotrzeć do armii Andersa, o czym się dowiedziałem z jakiegoś skrawka, wydartego z prawdy, musiałem ten odcinek pokonać pieszo. Jak już doszedł do stacji kolejowej i dojechał, to trafił na formowanie dywizji Berlinga. Ciekawe pytanie, tak nam się wydaje, do Igora Gniezdilowa, który, jak mówiłem, wystąpił w filmie Petera Weira Niepokonani. Czy można jakoś porównać produkcję u Petera Weira i Janusza Zaorskiego? Jak to wygląda? U nich w barakach leżeli tarełki. Pani się nie podpowiada o widelcach, że w baraku były talerze, tak? Da, łóżki i wiłki. Łóżki i widelce. Ja mówię, wilok nie było. Pan Gnizdiłow mówi, że nie było widelców. Oni mówią, a czym wy jeli drugie? A czym było jedzone danie drugie?
тоже приходилось объяснять. Но, слава богу, надо отдать должное там и режиссеру, и съемочной группе, что они тут же все исправляли. Богу dzięki, właśnie wszystkie takie usterki były naprawiane natychmiast. Да, ну, да. И, то есть, здесь, в картине «Польская Сибириада», то есть, таких не было случаев, и, скажем, здесь люди уже были подготовлены и знали, что такое валенки, и знали, что такое в Сибири минус 40, минус 50. Polacy byli bardziej przygotowani do filmowania takiego kina. Na Syberii byli przygotowani pod względem merytorycznym, też historycznym. Tak, jeszcze zdarzało się takie anachronizmy. I chciałbym powiedzieć, że w tym filmie Polaków grali Polacy, a w tym filmie почему-то główną rolę Brytaniec głównego Polaka grał. W Polskiej Syberiadzie rola główna była grana przez Polaka, natomiast w tym filmie amerykańskim nie wiadomo dlaczego taką rolę grał Amerykanin. Od początku byłem przekonany, że ten film, który przecież musi być filmem realistycznym, co nie zwalnia go oczywiście z dążeń w kierunku metafory czy symboliki, ale to nie jest Klos, gdzie aktorzy polscy grają, prawda, Niemców, i to jest taka konwencja, nazwałbym ją paraamerykańska. Amerykanie, jeśli akcja dzieje się w Paryżu, to przecież mówią w swoim języku, czasami dodając Nespashery, bo myślą, że to wystarczy. Mnie takie ozdobniki śmieszą i wręcz w czasie odbioru nie pozwalają mi skupić się na tym, że właśnie odbiorze. Więc byłem przekonany, że rolę właśnie mówiących po rosyjsku muszą zagrać znakomici aktorzy, którzy perfekt mówią po rosyjsku. Dla mnie, kiedy ja zobaczył nawet nie весь scenarii, a tylko wyrizki tej roli, jaką ja grałem, ja mogę powiedzieć, że ja po prostu zagorił się tej roli. Kiedy zobaczyłam nawet nie cały scenariusz, a tylko fragmenty, część tą, którą miałam grać, tą swoją rolę, to zapaliłem się, żeby to zagrać. Тому що ми актори, і тут дуже якби дивно казати, будеш ти грати якісь ролі доброго чи поганого. Jesteśmy aktorami, więc pytanie, czy będziemy grali rolę dobrą czy złą, to nie jest pytanie do aktora. До того ж, я одразу завдячу пану режисеру, пану оператору, всім акторам польським, спілкуючись з ними, розуміючи один одного, кожен раз, кожен епізод, кожен знімальний день ми знаходили щось нове, щось цікаве, щоб ці персонажі, які ми граємо, не були плоскими, не були однозначними. Тобто я не можу сказати про свого героя, що це однозначно негативний персонаж. Dużo zawdzięczam też panu reżyserowi, też polskim aktorom, dzięki współpracy i komunikacji, którą mogliśmy prowadzić podczas nagrywania filmu, ponieważ cały czas pracowaliśmy nad tym, żeby te role nie były takie jednostronne, takie płaskie, więc nie można powiedzieć, że to była rola tylko negatywna, żeby to był pełny obraz człowieka. Temat niełatwy, temat szczególny. To też w takim zdarzeniu najpierw miałam przyjemność zagrać Joannę u Feliksa Falka i Janusz Zalski zaproponował mi to zadanie zaraz po tamtym filmie, więc jakby związana zostałam na dłużej z tematem kina historycznego. Tak, pamiętam. No to jest o szczególnym okresie, o szczególnych wydarzeniach opowiada ten film. To jest kawał nieprzeciętnej, strasznie ciężkiej historii. Ale tak powiem o sobie z takiego osobistego mojego doświadczenia, kiedy pierwszego dnia zdjęciowego miałam przyjemność poznać również autora książki Syberiady Polskiej, Zbigniewa Domino. I rzeczywiście odczuwałam taki rodzaj podwójnej odpowiedzialności w tym sensie, że nagle spotkałam człowieka, który zobaczył, jakby skonfrontował wybór Janusza, jaki padł na mnie, ze swoim wyobrażeniem, ze swoim wspomnieniem, jednak tam mocno autobiograficzny przekaz swojej matki.
Więc jakby zestawienie autora ze Stasiem, tak, i jakby zestawienie mnie z jego wspomnieniem swojej matki i tego, jak bardzo jej odejście, bo jestem jedną z tych postaci, której nie udało się wrócić, naznaczyło go w tym przyspieszonym, trudnym dojrzewaniu. Więc jakby no, szczególny rodzaj presji i odpowiedzialności poczułam na sobie. Jak pracę na planie tego filmu przeżywała Sonia Bohosiewicz? W ogóle nie przeżywałam. To był rzeczywiście szczególny czas dla nas. Strasznie trudno w ogóle się o tym mówić, dlatego że dużo łatwiej jest mówić o filmach, które są jakąś wyimaginowaną historią. I dużo łatwiej się w takich filmach gra, bo kiedy coś jest prawdziwą historią, realnymi zdarzeniami, to nagle przychodzi jakiś bagaż odpowiedzialności także. Ja przygotowując się do tego obrazu, gdzieś sięgnęłam do przełożonych pamiętników, do opisów, do statystyk. To wszystko jest tak przerażające, że mam nadzieję, że każdy, kto obejrzy ten film, będzie miał jakby dokładnie tą samą myśl. I oprócz oddania pamięci i hołdu tym ludziom, którzy wrócili stamtąd, tym, którzy zostali tam na zawsze, dostrzeżemy to, jacy jesteśmy my niewiarygodnie szczęśliwi, w jakich szczęśliwych czasach żyjemy. To była moja główna myśl podczas grania. Dom zabrali, wywieźli! Ludzie! Czego wy od nas chcecie? Это ваш новый дом. Короче так, поляки, кто не работает, тот не ест. Планируем на 7 марта премьеру в Красноярске. Мам надеюсь, что уда нам все это доправить до скучного выдажа. Также потом в Иркутске и в Алматы.